Nocka druga. Hofn na południowym wschodzie Islandii. Lecimy się zameldować i do sklepu i odpocząć. Oj, trochę się sada, luźni, bo jeździliśmy przez 300 km i było nic. Na razie tu nie ma wejścia do hotelu. Tu nie ma innego wejścia, nie? Chyba że z drugiej strony. To na to mieszka, bo to nie ten. Okay. Hello, we got reservation. Yeah, the Już mi się nie podoba ten recepcjonista. Już mi się nie podoba. Może mieć problemy. Już mam problem. 10 minut? To już nawet ten tir zdążył się rozładować. Śnięty albo dziabnięty. Narobiło się tej kawy. Tego się nawet nie da podnieść. 3, 2, 1. 6:30 rano, Hofn, południowy wschód Islandii. Rozpoczynamy kolejny etap naszej przygody. Przebijamy się na północ. Człowiek z tej chaty powiedział, że nie damy rady, w ogóle obśmiał nas. Obśmiał nas, powiedział, że jesteśmy głupi. No zobaczymy. Ja się śmieję, to się śmieję ostatnio. Przywitała nas całkiem ładna pogoda. Bezchmurne niebo, lekki wiaterek, ale w normie. Ej, bezchmurne niebo! No ale co bezchmurne? No i co się przypadasz? Mamy właśnie Hofn, czyli osadę w południowo-wschodniej Islandii. Jest to region bardzo mało zamieszkały przez ludzi. W planach mamy do zobaczenia przede wszystkim górę, jaka to była góra? Westerhorn. Westerhorn. Później zobaczymy wioskę Wikingów, następnie gorące źródła w takiej wannie z widokiem na ocean. No to lecimy na widok, najlepszy widok dla fotografów na Islandii. Czy co tam za problemy techniczne? Żadnych problemów technicznych. Niestety oczywiście wszędzie piasek, ale to nie zmienia faktu, że nie zagraża to naszym najlepszym ujęciom. Gdzie może być wieszcz? Jak chcesz do wieszcza? Chyba tutaj. Korzystając z okazji, jak już jesteśmy na kwadracie Wikingów, trzeba pójść do wieszcza, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Chodź. Wieszczu! Pradawny! Pradawny wieszczu! Dobra, spadamy z Kattegat, lecimy dalej. Zawsze chciałem mieć.
Konrad, co mnie za stopy łapiesz? To jest tak ciepłe. Jak? Nie wiem, ale czuję się zajebiście. Polecam wejść, wyjść, wejść, wyjść. I całe, tak tyle, całe Pajorko dla nas. Tyle razy, ile się da. Co ty byś zrobiła? Usnęła. No, Natalia, Natalia będzie spała zaraz w tej wannie. Pojedziemy dalej, Natalia idzie w Kimę. Gorące źródła, wanna z widokiem na ocean. Jezu, to jest tak ciepło. Pawełek pokazuje formę. Coś tam jest. Hi. Hello. Hi. Jest to Faruri. Faruri. Really nice. Yeah. Ciekawe, czy będą chcieli wejść. Ciao, polski brachowe. Zdrawimy z Czeskiej Republiki. Mateusz, jaki teraz obieramy kierunek? Wymoczeni, zrelaksowani, rozpoczynamy kolejny punkt podróży, którym będzie wodospad del Tifos. Del Tifos. Del Tifos. I tam właśnie ruszamy. Let's go. Ja też go słyszę.